Nie no, jak można przegrać z suszą? To jest niedorzeczne. Jak jest brak wody, to trzeba się napić. Bierzesz po prostu dzbanek, szklankę, nalewasz. To jest banalnie proste przecież. Zdrówko. Wjeżdżamy w odcinek! Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Samca Alfa. Ja jestem prowadzącym i nazywam się, jak widać, Szymax. Albo jak pisali ludzie na moim Instagramie, Szyszka, Szymborska, Szympans. To było moje przedstawienie dla nowych obserwujących kanał i widzów Samca Alfa. Gra, którą dzisiaj ogramy, nazywa się Timberborn i została stworzona przez polskie studio Mechanistry. Timberborn według opisu jest strategią czy symulatorem zarządzania kolonią, czyli czymś, co przypomina Rimworld, grę, którą niedawno Arash przypominał, tyle tylko, że z jednym nowym założeniem. W tej grze nie opiekujemy się kolonią ludzi, tylko bobrów. Jest to więc wzięcie bardzo znanej mechaniki gry o zarządzaniu zasobami, czasem, o budowaniu czy zaspokajaniu potrzeb kolonistów, bobrowych kolonistów, gdzie wszystkie mechaniki są właśnie podporządkowane naszym futerkowym przyjaciołom, bobrom. Tak więc głównym surowcem jest drewno, możemy budować tamy, a tym zasobem, który przyda nam się najbardziej do generowania elektryczności czy zapewniania dobrobytu, jest oczywiście woda. I z tą wodą wiążą się główne zagrożenia w grze, bo kiedy wody zabraknie, no to trzeba się napić. Znaczy, czasami się nie da napić, bo jest susza. Poza tym nie powtarzajmy już tego, bo wykonanie tego intra zajęło mi 4 godziny. Pomysł wygląda więc dość ciekawie, ale tworzenie gry w stylu Rimworld jest oczywiście zawsze obarczone tym, że jest to bardzo skomplikowana, wielopoziomowa konstrukcja. A tym razem ta konstrukcja jest wykonana z drewna. Sprawdźmy więc, czy wytrzyma obciążenie gatunku. Złe wieści. W opisie naszych bobrów pojawiło się określenie znane jako pragnienie, wykrzyknik. O mój Boże, Splinter, nie! Może on tylko śpi. Arash umiera z pragnienia. Kacper Bobrala umiera z pragnienia. Jakaś niezbalansowana ta gra. Jak mogło się to stać? Przecież ja jestem samcem alfa. Nie, nie, nie. Tak nie może być. Ta gra mnie zirytowała. Jak tylko uda mi się wynaleźć dynamit... Wysadzę całą kolonię. Szczególnie wysadzę ciebie, drewno. Na mordo. Timberborn. Zrodzony z drewna. Zaraz, to my gramy w Elex 2? Na pewno zainteresuje was informacja, że jest to polska gra. Zresztą możemy zobaczyć sobie, kto jest jej autorem. Bartłomiej, Kamil, Paweł, Martyna. Cała gra na razie rozgrywa się w przestrzeni tak zwanego trybu sandboxowego, w którym musimy przetrwać jak najdłużej. I mamy dostępne dwie frakcje bobrów. Żelazozębi, którzy mają motto ciężka praca się opłaca. Nie podpisuję się pod tym. Oraz folkogonów, które są wyluzowane, acz pracowite i mają motto żarcie, wygoda i wielka kłoda. Co? Samiec alfa rzeczywiście schodzi na psy. Były wielkie lufy, teraz wielkie kłody. Ojej. Zawsze się zastanawiam, ogrywając takie gry, gdzie jest poziom trudności samiec alfa. Bo dla mnie trudny to jest łatwy, a normalny to jest trudny, a łatwy to jest normalny. Rozumiecie, o co chodzi? Oto nasza osada bobrów, które oczywiście w pierwszej kolejności musimy nazwać imionami wielkich intelektualistów. Podoba mi się to, że Timberborn bardzo dobrze oddał status majętny naszego kolegi z redakcji Arasha, bezdomny, bezrobotny, nawet ma podobne uzębienie. Splinter w takim uniwersum jak Żółwie Ninja to wielki szczur, tutaj Splinter to bóbr. Czego nie rozumiecie? Wreszcie pojawiła się gra, w której mogę na dobre zażartować sobie z nazwiska szefa. Rozumiecie, nazywa się Grzegorz Bobrek, ale nazwijmy go Boberek, jak Jarosław Boberek. Humor! Przez zamknięte! Nasze bobry żyją na takiej oto przestrzeni, uwarunkowanej kilkoma współczynnikami, jak widzicie. Zielone znaczy dobre, to trawa. Popękane, brunatne, niedobre. Zaczniemy konstrukcję naszej pierwszej kolonii od wytyczenia głównej arterii komunikacyjnej, która połączy trzy stany skupienia. Las, rzekę i jagody. I zaczniemy sobie od zbudowania prostych magazynów, podążając za bardzo lakoniczną, ale jednak występującą instrukcją wyświetlającą się na dole po prawej. Następnie musimy oznaczyć drzewa do wycięcia oraz postawić stanowiska drwala. Dzielny budowniczy przystąpił do prac. Zaraz, co on robi? Ty, czemu on masuje drewno? Gra nie ma mocno rozbudowanego tego współczynnika z niektórych gier znanego, że możemy sobie obserwować życie naszych małych istot wykonujących różne zabawne animacje, ale myślę, że to jest kosmetyka, którą można dodać gdzieś później. Drugim najważniejszym czynnikiem, jaki jest potrzebny bobrom, jest woda. Ta woda będzie wykorzystywana do różnych celów, ale także do przeżycia, bo jak można się domyślać, w tej grze musimy zaspokoić potrzeby naszych mieszkańców. Mamy zresztą ikonki jedzenia reprezentowaną przez marchewkę oraz wody reprezentowaną przez kropelkę wody. Swoją drogą, cóż za stracona okazja, żeby wrzucić tutaj jakiś product placement zamiast tej kropelki wody. Mogłaby być, nie wiem, Bonacqua Zero. Przyznam, że jest to moja pierwsza gra, więc nie za bardzo wiem, jak dużo jedzenia potrzebują bobry. Nie uważałem na tej lekcji biologii w podstawówce. Tu u góry w moim zamyśle będą rozstawione domost... Co to?
dostaliśmy informację, że za 3 dni rozpocznie się susza. Tak czy inaczej, tutaj będą ustawione domostwa dla naszych bobrów. Julka jest zakwaterowana z Grzegorzem oraz Kacprem Bobralą, Head Bubr z Araszem i Jordanem. Jednym z takich stałych współczynników gier o zarządzaniu kolonią jest to, że poszczególni koloniści mają pewne właściwości, które jakoś wpływają na ich zachowanie. Tutaj wygląda to trochę na mniej rozbudowane, niż można by się spodziewać. Nie ma tutaj więc właściwości w stylu, że nie wiem, lubi podkradać drewno albo bije się z kolegami, czy coś w tym stylu. Te współczynniki bardzo często są związane z budowlami, jakie możemy wynajdować i stawiać. Jakieś posągi wzmacniające wrażenia estetyczne, czy świątynie wzmacniające wrażenia uduchowienia. Dobra, mamy 14 wody i 72 jedzenia, to chyba można zacząć generować prąd. Jak to często bywa w takich grach, nie możemy bezpośrednio rozkazywać naszym bobrom, ale możemy ustawiać im priorytety tego, na jakie budynki powinni zwracać uwagę szczególną. Zbudowałem gospodarstwo, bo nie wiem, czy Krystyna Czubówna wam już to mówiła, ale bobry uprawiały także marchewki i pszenicę. Oho, nastała susza. Oj! Oj, co się dzieje? O mój Boże. Okazuje się, że nasze rolnictwo nie jest w stanie nawadniać wody, przenosząc ją z naszego zbiornika. Niestety na marchewce napisano wyschło i obumarło. To się dzieje z moimi włosami, jak 3 dni ich nie myję. Swoją drogą mamy już 3 wody. 1 wody, przepraszam, 0 wody. O nie. Ciekawe jest natomiast to, że tutaj na mapie trochę wody się ostało i jest to jedyna zielona strefa. Być może powinienem przenieść tutaj kolonię. Jak skończyła moja pierwsza kolonia, widzieliście już we wstępie. Arasz umiera z pragnienia. Kacper Bobrala umiera z pragnienia. Ale zapewne zastanawiacie się, kto przetrwał najdłużej. Oczywiście był to Headbubr. Coś ciężko dyszy. O nie! Co ciekawe, gra nie wyłącza się, jak stracimy wszystkie bobry. Możemy sobie popatrzeć, jak nasza kolonia po prostu przeżywa kolejne cykle i dni. Wiecie, jak to mówią, że człowiek nie uczy się na własnych błędach. Jeszcze raz wybieram trudny, ale teraz nauczony dotychczasowymi błędami wiem, że muszę to wszystko zorganizować zupełnie inaczej. Potrzebujemy szybszej produkcji drewna, więcej zbiorników na wodę, znacznie szybszego rozpoczęcia produkcji żywności i prawdopodobnie zbudowania tamy, żeby zatrzymać część wody. Nie wiem, czy to zadziała. O nie, o nie, o nie, zaczyna się. Nie, nie zabierajcie mi trawy. To zabrzmiało dziwnie. Niestety chyba znowu popełniłem błąd, ponieważ mamy bardzo dużo wody, ale nic nie rośnie, bo nie ma urządzeń do nawadniania tego terenu. W akcie totalnej desperacji znalazłem borówki, które znajdują się w dalszej części terenu i mamy tutaj z jakiegoś powodu schodki. Zobaczymy, czy to zadziała. 3 jagody już są. Potrzebujemy jeszcze około 300. Wygląda na to, że tymczasowo zażegnaliśmy problem głodu, bo dostawy jagód wpływają, więc mogę zająć się innymi ważnymi sprawami, czyli przede wszystkim dawania twórcom gry bardzo ciekawych designerskich wskazówek i pomysłów. Patrzcie, jak są te zbiorniki z wodą. Jak się na nie klika, to jest taki odgłos. Wyobraźcie sobie, że można by zrobić taki system, że w zależności od tego, jak dużo jest wody w takiej beczce, to wydaje ona różne odgłosy i na bazie tego można by grać melodię. Jeżeli ktoś zagra na takich kotłach melodyjkę z Gwiezdnych Wojen albo piosenkę z Frozen, to macie, proszę państwa, nerdicie ultra hit. Odmierzam już czas do ogłoszenia sukcesu, ponieważ najwidoczniej udało nam się przetrwać suszę. Bardzo byłem zaintrygowany obietnicą tego, że Timberborn zawiera dynamiczny system wody. I rzeczywiście twórcy w pewnym sensie spełniają tę obietnicę, bo chociaż nie jest to taka pełna symulacja, no to jak widać, ta woda w czasie rzeczywistym jakoś tam się rozchodzi, marchewki rosną, dobrobyt, pompy pompują. Tak więc oczywiście produkcja jedzenia jest wciąż zbyt mała, więc zaraz i tak wszyscy zginą. Jordan Bobrowski umiera ze starości. Okej, dobra, jestem beznadziejnym zarządcą, niech ktoś zabierze ode mnie tę odpowiedzialność. Nie chcę już oglądać martwych bobrów. To jest jedno z tych zdań, które każdy z nas kiedyś wypowie w pracy. Tak więc, moi drodzy, jak widzicie, ponownie mi się udało. Zniszczyliśmy 2 kolonię. Pewnie myślicie teraz, jak to, jak to? Początki w Timberborn są być może nieco trudne, ale to jest dość zrozumiałe w takim gatunku. Możemy uczyć się tutaj na błędach i teraz przyjmę nieco inną taktykę. Na przykład spróbuję wpuścić wodę tutaj, bo widzę, że tu jest jakaś naturalna zapora. I co najważniejsze, spróbuję też bardzo szybko zbudować zaporę, żeby zobaczyć, czy zatrzymamy jakąś część wody. Na poziomie normalnym gra zdecydowanie jest bardziej szczodra, mamy więcej czasu, więc nawet udało mi się już odblokować technologię schodów i zbudować na dachu budynku taras. To jest chillaucik. Piątek coraz bliżej. Nie poddawajcie się. Drewniane leżaki, drewniane wszystko. Piwo z drewna. Nasza pierwsza tama jest gotowa. Zobaczymy, jak zadziała, kiedy właściwa susza się pojawi. Nie wiem, czy to już widać, czy to już czuć, ale to jest jedna z tych gier, która zaczyna się niewinnie, ale potem się wciągasz, bo okazuje się, że ta pozorna prostota tak naprawdę skrywa jakieś rozbudowane mechaniki. Zgromadziwszy odpowiednią pulę, mogę wreszcie zbudować wieżę irygacyjną, która najwidoczniej umożliwi mi sprawienie, że nasze pola będą żyzne nawet podczas suszy. Jak widać, wieża irygacyjna jest napełniana i zapewnia dostęp do wody w danej okolicy przez jakiś czas, tak więc domyślam się, że będziemy potrzebowali jeszcze więcej wody. I wreszcie nadszedł moment ostatecznego testu. Susza nadchodzi, susza się rozpoczęła, ziemniaki się grillują.
O święty Bobrze, tak, dokonaliśmy tego. Zobaczcie, co się stało. Woda została zatrzymana przez naszą tamę w tym oto zaułku. Wygląda na to, że odkryliśmy sekret wiecznej młodości bobrów. Znaczy, może sekret tego, jak zrobić, żeby nie umarły z pragnienia. Mam też nadzieję, że stojąca woda nie stanie się toksyczna po jakimś czasie. I rozpocząłem też proces zalesiania obiektów, bo zauważyłem, że cały czas tutaj panuje taka próba zrównoważenia tego wszystkiego. O moich zasługach będą opowiadali bardowie przy ogniskach. Ej, nie wychodźcie, będzie opowieść. Zgodnie z obietnicą postanowiłem wynaleźć dynamit i wysadzić to wszystko i urządzić wam na koniec niezłe fajerwerki. Jest tylko jeden problem. Żeby odpalić dynamit, potrzebujemy materiałów wybuchowych. Żeby zbudować fabrykę materiałów wybuchowych, musimy zbudować strzępiarkę. Żeby zbudować strzępiarkę, musimy zbudować fabrykę zębatych kółek. Żeby zbudować fabrykę zębatych kółek, potrzebujemy złomu. Żeby zdobyć złom, potrzebujemy kopalni złomu. Strasznie dużo roboty, tak więc... To wszystko na dziś. Zobaczyliście grę Timberborn. Nie, no dobra, bez dynamitu to nie to samo. Żeby stworzyć i zdetonować dynamit, wzniosłem moją cywilizację na wyższy poziom. Zbudowałem bobrom nawet ławkę. Zbudowałem wytwórnię zębatek, tartak, papiernie i wreszcie fabrykę materiałów wybuchowych. Żeby zbudować to wszystko potrzebowałem złomu, więc wytyczyłem szlak do ruin, ale okazało się, że stanowisko złomiarzy też muszę odblokować za punkty nauki. Wieże, w których generuje się punkty nauki, kręciły się wściekle. Niestety okazało się, że ruiny są zbyt daleko, więc musiałem wyznaczyć dwie dzielnice, główną i dzielnicę, którą nazwałem kopalnią. Dokonałem migracji części populacji do kopalni, żeby zajęli się wydobyciem złomu. Zbudowałem strzępiarkę złomu i wtedy przypomniałem sobie, że przecież ci górnicy nie mają co jeść, ale ten teren jest zbyt mało żyzny, żeby zakładać tutaj pełnoprawną kolonię i to zajmie tygodnie. Więc pomyślałem, że zamiast tego odblokuję centra dystrybucji i punkty odbioru. Zbudowałem dom na domie. Wybrałem, żeby do kopalni przewozić wodę, a z powrotem przewozić złom. Niestrudzeni tragarze, cisi bohaterowie historii. Wynalazłem i zbudowałem wiatraki jako alternatywne źródło zasilania. A kiedy wszystko było na swoim miejscu, nie pozostało mi nic innego jak czekać. Nie, dosłownie zdarzało mi się zostawić grę włączoną, bo tak naprawdę wszystko działało samo dobrze, więc... Nie było sensu, żebym zaglądał. Nie wiem, czy widzieliście ten film Kojaniskacji, ale można by zrobić taką wersję tylko z bobrami. Kojaniskacji. Bobry. I moi drodzy, po tych wszystkich perypetiach wreszcie się udało. Rozstawiamy dynamit, żeby wysadzić to wszystko. Przy czym to nie chodzi o to, że ta gra mi się nie podobała, więc chcę zdetonować kolonię. Bardziej chciałem po prostu zobaczyć, jak działa dynamit, bo sama gra mi się bardzo podoba i bardzo przyjemnie się w to gra. Nie wiem za bardzo, czego się spodziewać po tak olbrzymich ładunkach wybuchowych, ale zakładam, że jak to walnie, to porządnie. Odpalamy! Wow! Ej, czekaj, to zrobiło tylko dół w ziemi. Nie, twórcy gry. Ja spodziewałem się trochę, że będzie bardziej miał destrukcyjną siłę, że nie wiem, że postawimy taki dynamit i po prostu wywali pół planszy. No cóż, nie w tej grze, ale żeby nie było, tak poza tym podobała mi się całkiem nieźle. Na koniec może spróbujemy jeszcze eksplozję łańcuchową i tym miłym akcentem będę się z wami żegnał w tym segmencie programu. Nie odchodźcie, bo zaraz pojawi się kolejny segment programu. To, co zobaczyłem w Timberborn, bardzo kojarzy mi się z naszą niedawną produkcją, w której zajmowaliśmy się średniowieczną wioską. Obie gry są dość podobne do Rimworld w zakresie tego, jak zarządzamy naszą kolonią, ale obie gry są też na razie prostsze i mają dużo mniej możliwości. No bo w takim Rimworld, jak widzieliście w filmie Arasha, można robić naprawdę dziwne rzeczy i tu powstaje pytanie, czy to źle, że te gry są prostsze. Odpowiedziałbym, że w obu przypadkach, zarówno gry o bobrach, jak i gry o średniowiecznej wiosce, nie czułem aż tak bardzo braku tych bardziej dewiacyjnych zachowań naszych kolonistów i gra była po prostu wciągająca. Jest to więc dobry start, ale pytanie brzmi, co dalej? I tutaj twórcy odpowiadają, że Timberborn ma pozostać w Early Accessie co najmniej rok, a cała przyszła zawartość będzie bardzo mocno kształtowana przez samych użytkowników grających w Early Access. No i też twórcy mówią, że mają swoje pomysły, ale są otwarci na propozycje, więc jeżeli macie jakieś koncepcje po tym filmie, piszcie do nich. Razem z kodem HEAD otrzymacie 10% niczego przy zakupie Timberborn. Ten kod zniżkowy działa także w popularnych sklepach odzieżowych. Znaczy nie działa. No i to klasyczne pytanie, czy warto kupić Timberborn już teraz? Powiedziałbym, że fani gatunku myślę, że będą bawili się tutaj całkiem nieźle, o ile oczywiście zaakceptują tą nieco bardziej zrelaksowaną i mniej hardkorową wizję tego wszystkiego niż w tym klasycznym odniesieniu, jakim jest Rimworld. Tak więc od stacji TV gry Timberborn otrzymuje łapkę w górę. Ale czemu się dziwić? Przecież szef stacji TV gry nazywa się Grzegorz Bobrek, więc... Oczywiste, że dajemy łapkę. Humor! A, no i do twórców też prośba, poprawcie te materiały wybuchowe. Ogień dodajcie też może, że wszystko jest z drewna, nie? No to ogień gdzieś tam, małe bobry w małych drewnianych wozach strażackich, kleszcze. Jak bobry ścinają drzewo w lesie, to mogą złapać kleszcze i trzeba zbudować lekarza, który wyciąga kleszcze. Małe drewniane parowozy.